Cześć, tu Michał Wiraszko z zespołu Muchy. Oglądacie Muzu TV. Jakbyś parę lat temu został zapytany o to, czy ta nowa płyta zostanie nagrana, to co byś sobie pomyślał? Że już nigdy nie zostanie nagrana. Tak szczerze. Bo gdzieś pewnie jakieś tam 5-6 lat temu chyba wszyscy rozeszli się po swoich zajęciach i pomyśleli, że to był bardzo, bardzo ciekawy rozdział, ale już zamknięty. No i musiał przeczekać parę lat, żeby się odgrzać, mówiąc krótko. No dobra, to powiedz, jak doszło do tego powrotu, bo wy postanowiliście świętować rocznicę debiutu. Jak to się często zdarza, nie skończyło się tylko na tym świętowaniu. No te jubileusze są ryzykowne, bo to trochę mówisz, sprawdzam, i jeżeli się okaże, że emocje już jakby ostygły, to narażasz się na przykrość taką, którą sam sobie zgotowałeś. I rzeczywiście przypadła 10. rocznica wydania Terroromansu. No i myśmy wrzucili na absolutnie martwy wtedy profil nasz facebookowy okładkę płyty z paroma słowami, typu coś tam, kim byliście, kim jesteście teraz. No i nagle pod tym postem się wylały setki bardzo ciepłych i takich gorących, emocjonalnych wpisów, powiedziałbym. No i pomyśleliśmy, że skoro minęło 10 lat i skoro to nadal na ludzi działa i skoro ludzie oddają nam te emocje, które przecież już nie są najświeższe, bo to z tą płytą przeżyli dekadę, to może jeszcze coś w tym jest i warto po to sięgnąć. Pomyśleliśmy sobie, że płyta nigdy nie wyszła na winylu i to był nasz pierwszy zamysł. Mhm. Spróbować wydać tę płytę na winylu, a jak coś więcej, to ewentualnie coś więcej. Płyta na winylu się ukazała, powstał pomysł zagrania na Spring Breaku, koncertu takiego jednorazowego na festiwalu Spring Break w Poznaniu. Na tym koncercie tych emocji wylało się jeszcze więcej chyba niż pod tym postem. No i znowu siedliśmy sobie w garderobie, stwierdziliśmy, kurde, może już jeszcze jeden koncert. Z jednego koncertu zrobiło się całe koncertowe lato i opener, i off festiwal, i męskie granie, w końcu trasa koncertowa. No i po raz trzeci się okazało, że ten zespół chyba coś dla ludzi znaczy i że nie warto go uśmiercać za szybko. No i zabraliśmy się do pisania płyty. Pierwsze 2-3 miesiące poszły bardzo sprawnie, te piosenki zaczęły się bardzo układać i wróciliśmy do takiej pracy twórczej pierwszy raz od roku chyba 2013. No to trochę czasu minęło. Zanim sobie pogadamy o tej nowej płycie, tak już w pełni o nowej płycie, to jeszcze cię zapytam, jak to wyglądało, jak postanowiliście zagrać ten koncert. No bo ktoś musiał do kogoś zadzwonić i zaproponować. A wiesz, jak to czasem bywa z zespołami. Ktoś powie, no okej, a ktoś inny, na pewno chcemy to robić. Wszyscy byli zgodni co do tego, że tak działamy. To znaczy postawiliśmy sobie taki warunek, że jak nie będzie żarło na próbach, to odpuszczamy. Ale próby zaczęliśmy w ogóle napisaniem nowej piosenki Obok ulic i miejsc i to jest taka... To też takie, wiesz, małe błogosławieństwo, że okej, spotkaliśmy się po latach i z głupia Fran zaczęliśmy robić piosenkę, tak jakby nie widząc się, autentycznie nie widząc się kilka lat. Doszedł do składu Stefan, który Terroromans przeżył na pamięć chyba bardziej niż my w sumie. Jako dorastający chłopak, trochę nam w tym reunionie pomógł, wprowadził nową krew, trochę powietrza i te próby dosyć mocno ruszyły, w związku z tym stwierdziliśmy, że nie ma się tego bać, robimy ten Spring Break, a zobaczymy co dalej. A kogo widzieliście na koncertach na początku i kogo widujecie, odkąd zaczęliście na nowo grać? Czy to są ci ludzie, którzy, jak sądzisz, wtedy zaczęli tę przygodę muzyczną z wami? Czy to są jakieś osoby, które nie miały na przykład wtedy szans, żeby dołączyć, bo są za młode, powiedzmy, i nagle te osoby załapały się na ten pociąg zwany Muchami? Przy Terroromansie rzeczywiście było tak, że to nie wiem, czy w większości, ale jakby w wielu przypadkach to były osoby, które kojarzymy z najwcześniejszych koncertów. Osoby, które wtedy były nastolatkami albo studentami, a dziś są 30-parolatkami, ludźmi z dziećmi, z rodzinami i tak dalej. Przyszli na te koncerty i byli jak małe dzieci, po prostu pod tą sceną, a my razem z nimi. Patrzyliśmy na siebie jakby ptaszki śpiewające sobie z dzióbków. Natomiast przy Szaro-Różowym i myślę, że od maja tego roku zauważyliśmy
no wiele nowych osób, ludzi, których po pierwsze nie pamiętamy z koncertów, nie kojarzymy z ników social mediowych, a którzy ponieśli tę muzykę w świat i widać, że tak jak to powiedziałaś, ładnie załapali się na ten pociąg zwany muchami. I to zjawisko, mam nadzieję, że w tym roku jeszcze ładnie się rozrośnie przy tej płycie. Mhm. No właśnie, zaczęliście tworzyć tę płytę i taka jest prawda, że padliście ofiarą trochę pandemii, ponieważ tak jak wiele innych zespołów, musieliście ten album odłożyć na półkę na chwilę. To chyba nie była łatwa decyzja. To nie była łatwa decyzja, tym bardziej, że tuż po decyzji, że będziemy ten album pisać od nowa, znaczy nie od nowa, tylko będziemy pisać nowy album, trochę nam się Stefan pochorował, znaczy trochę bardzo nawet. I stwierdziliśmy, że jakby czekamy na to, co się wydarzy. Prawie chłopaka zabrało. No chyba myślę, że mogę to powiedzieć, bo mnie upoważnił do tego. Na drugą stronę i przez pół roku drżeliśmy o to wszystko, co dalej, że kurde, że jak już się zaczęło układać i jak już mamy pomysł i jakby wizję na to, żeby ze sobą spędzić kolejne miesiące, żeby nie powiedzieć lata, to taka sytuacja wstrząsająca dosyć, która dawała do myślenia, ale Stefan jest silnym człowiekiem, silnym zawodnikiem. Podniósł się z tego, wróciliśmy błyskawicznie do pracy. To było dosyć dramatyczne, bo nagrywaliśmy płytę w Łodzi i mieliśmy sesje wyznaczone tak, żeby o godzinie 16-17 skończyć, żeby Stefana zawieźć do szpitala na dializę. I to miało miejsce 3 razy w tygodniu przez cały proces nagrywania płyty, więc to była to taka nieprzyjemna gimnastyka z naszego punktu widzenia. Nie chcę myśleć, jak wyglądało to z punktu widzenia Stefana. Dowieźliśmy ten album do końca, nagraliśmy go. I już zaczęliśmy się rozglądać za wydawcą, kiedy do drzwi zapukała pandemia. No więc najpierw wszyscy, pewnie jak cała branża i cały świat, zrobiliśmy przyczajkę, no dobra, jeden miesiąc, no dobra, zaraz otworzą. No do czerwiec to już na pewno. No i tak z tych 3 miesięcy zrobiło się 17 bodajże. A za wszelką cenę bardzo chcieliśmy uniknąć, mając świadomość tego, jak wiele nas ta płyta kosztowała i jak ten proces tak naprawdę zaczął się dla jednych w roku 2018, ale dla nas, myślę, że no od płyty Karma Market, od roku 2014 gdzieś było narastające oczekiwanie, czy to się wydarzy, jak już zapadła decyzja, że się to wydarzy, to jak to się wydarzy i kiedy. No i patrzyliśmy, co się dzieje z płytami Artura Rojka, Rosalii, Skubasa i nie. Jakby za dużo nas to kosztowało, żeby spychać tę płytę w przepaść i żeby ludzie o niej zapomnieli za 2 tygodnie. Więc czekaliśmy do skutku. Tak jak mówisz, nie były to łatwe miesiące, w zasadzie były to bardzo trudne miesiące, bo oprócz takiej przejmującej, ogólnej beznadziei, niepewności tego, czy wrócimy do zawodu, czy trzeba się będzie przebranżowić, a może to już idzie trzecia wojna światowa, a może to jakby nie wiadomo, no, coś nie wiadomo, co się działo. No, wiesz, jakby artyści mają dosyć bujną wyobraźnię i wrażliwe głowy, więc szybko sobie dopowiadają różne treści i widziałem po wielu naszych znajomych z branży, że ciężko to znoszą, że jakby no nie wszyscy ten krzyż jakby z łatwością przenieśli kilkunastomiesięczny. No i tak się zrobiła wiosna 2021, szczepienia odpuszczające obostrzenia, reżimy sanitarne i tak dalej. No i chyba patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Tak jak mówię, niełatwa i bardzo odroczona w czasie, ale to wszystko, co się wokół tej płyty dzieje, nam bardzo to pięknie rekompensuje. No właśnie, a czy nie masz czegoś takiego, czy wy nie macie czegoś takiego, że włączacie tę płytę i tak nie korciło was, skoro już opóźniliście premierę, żeby może tutaj coś zmienić, tam coś zmienić? Ale tak się działo. Także... A, czyli jednak wykorzystaliście jeszcze tę okazję. Oczywiście, to myślę, że też dzięki temu ta płyta jest jaka jest, bo ona sobie dojrzewała i miała czas obrosnąć w piórka i mieliśmy czas, mówisz na tą zasadę kill your darlings, w sensie, że jakby wyciąć wszystko, czego, mówisz, że te rzeczy, które najbardziej lubisz na płycie, to powinieneś je wywalić, na przykład piosenka Szaro-Różowy miała refren. O którym nikt się nigdy pewnie nie dowie, ale tam był normalnie trzecia część, która była refrenem. I
nie wiem, kiedy ona została wycięta, no ale na samym końcu jakby działań z tą płytą i takich zabiegów ta płyta miała no kilkanaście pewnie. Tutaj przestawiona zwrotka, tutaj dodany refren, tutaj ujęty refren, a może tutaj zaprosimy tą osobę, a może tutaj zaprosimy tą osobę i ten cały czas, gdzie pandemiczny, kiedy cała branża się skupiła tak naprawdę na pracy, bo to była jedyna bezpieczna ucieczka od tych niedobrych myśli. A działy się różne rzeczy w naszych życiach. W moim życiu pojawił się Jan Borysewicz, dla którego miałem ogromny zaszczyt pisać teksty na nową płytę Lady Punk. Pomyślałem, okej, okay, no to jak tak jest. Halo? Zagrasz? Zagram. Super. Zbyszek Krzywański. Kolejna wielka postać, bardzo, bardzo szalenie dla mnie ważna, jakby no człowiek, którego gitara mnie ukształtowała. Zagrasz? Zagram. I tak po kolei, no, z Pawłem Krawczykiem nagrywałem wokale na ten album. Pracowaliśmy w domu Kasi i Pawła no, przez prawie 2 miesiące, jakby przygarnęli mnie tej ponurej zimy 1,5 roku temu. Paweł mnie bardzo poprowadził przy tej płycie, w sensie pokazał mi, znalazł sposób na mnie, jakiś taki powiedziałbym nauczycielski, mistrzowski taki. To była taka moja mała masterclassa, w sensie on mi mówił, co jest fajne w moim wykonaniu, a co nie. I to robił w taki fajny, braterski sposób, więc jego udział na tej płycie był dla mnie równie naturalnym aktem, co zaproszenie i Kasi, która się temu przyglądała z boku i pewnie nieraz miała nas już dosyć. I Moniki Bożym, która jest no przyjaciółką zespołu od wielu lat i towarzyszy nam i na scenie, i za sceną, i w życiu codziennym. I to było jakby dla mnie clue tej zabawy, żeby na tej płycie znaleźli się ludzie, którzy rzeczywiście mają wymierny wkład jakby w nasze życia, żeby to nie były tak zwane koniunkturalne featuringi. Zastanawiam się, czy jak weszliście do studia, żeby nagrywać tę płytę, to mieliście takie uczucie na zasadzie, okej, jakby minął tydzień po prostu i spotykamy się na nowo, czy poczuliście, że jesteście, nie wiem, Muchami wersją 2.0? Chyba 2.0. Chyba 2.0 i to nie było wcale takie oczywiste, bo myśmy każdą płytę nagrywali inaczej. Pierwszą płytę to w ogóle nagrywaliśmy w Opalenicy pod Poznaniem z Przemkiem Wejmanem, z Perłą i byliśmy zupełnie zieloni, jeżeli chodzi o kwestie studyjne. Przemek wcześniej Łukasz Migdalski przy Galanterii na poznańskiej Starołęce, w ogóle w starym biurowcu Centry, tam gdzie się robiło te akumulatory i baterie, te palące więzy, 9, nagrywał nam demówkę. Nie chcę przechodzić przez każdą płytę, bo to by trochę potrwało, natomiast szaro-różowe nagraliśmy w znakomitym studiu, w studiu Tony, sobie pozwolę na kryptoreklamę, bo się tego absolutnie nie wstydzę. Krzysiek jest świetnym człowiekiem i polecam każdemu artyście, bo robi robotę. Ale jako, że po pierwsze te utwory w związku z tym, co się działo ze Stefanem, nie były w 100% skończone, myśmy trochę się rzucili na żywioł i wiele rzeczy nagrali na setkę. Coś, co się nam nigdy, w sensie live, jakby Bemniarz był za szybą, wzmacniacze były przy Bemniarzu, muzycy sobie siedzieli tak jak my tutaj, ja miałem mikrofon dokładnie tak jak teraz, no i każdy sobie śpiewał, wszystko zgrywaliśmy do stołu i dopiero potem z tą piosenką działy się rzeczy postprodukcyjne. Nigdy tak nie nagrywaliśmy płyty. Mhm. Ale po pierwsze zmusiła nas do tego sytuacja, terminy, jakby no, możliwości sesyjne i też no, konieczność nagrania tej płyty w jakimś przewidywalnym czasie, bo jakbyśmy się tam rozsiedli, tak jak nie wiem, przy płycie Notoryczni Debiutanci, którą nagrywaliśmy 3 miesiące z Marcinem Borsem we Wrocławiu, to nie wiem, czy to by się udało. A tutaj był przymus, panowie, mamy 3 tygodnie, 200%, odkręcamy manetki, lecimy. I to były Muchy 2.0, bo Muchy nigdy tak nie pracowały. Myślę, że to ta konieczność tego zwarcia szyków bardzo dużo tej płycie dała, co nie zmienia faktu, że ta płyta przeszła jeszcze kilka bardzo ważnych etapów, żeby brzmieć tak, jak brzmi na płycie. Mhm. A tak z ludzkiego punktu widzenia, też jesteście muzykami Much 2.0? Na pewno, oczywiście, że tak. Wiesz, no Muchy 1.0 to była tak banda takich trochę rozwydrzonych szczeniaków, kurde, takich uczniaków, którzy pewnie gdzieś tam marzyli o rock'n'rollu, no bo każdy z nas, wiesz, jakby się przebierał za Axla Rose'a.
wiesz, w czerwoną bandanę i w białe gacie i wiesz, i biegał ze skijem od szczotki po korytarzu, przynajmniej ja tak robiłem. Natomiast to było tak uderzające to, co się wydarzyło, że nagle wiesz, studenciaki tam z Wydziału Nauk Społecznych w ogóle, wiesz, na Uniwerku Poznańskim są, mają jakieś nominacje, mają jakieś wywiady, jeżdżą na jakieś koncerty, tutaj wiesz, Kaśka Nosowska im macha w garderobie, to był odpał jakiś, no, to wiesz, jakby nikt tego się nie spodziewał, trudno to było z perspektywy dwudziestokilkulatków świadomie i właściwie ocenić. Ten cały bagaż tych kolejnych czterech albumów, te setki koncertów, jakby no pewnie tysiące dni już w sumie prób, podróży i wspólnego życia zostawiają piętno ogromne. Siłą rzeczy też myślę, że przez to ten zespół doszedł do takiego momentu, w którym musiał trochę rozluźnić szyki, bo ciśnienie pod garnku już było za wysokie. Jakby to naturalne zjawisko. To, jak to się mówi, wiesz, goście zaczynają brzydko pachnieć na trzeci dzień, a myśmy cztery płyty ze sobą wytrzymali, nie? Także i to w ciasnym busie i wiesz, w ciasnych garderobach. Także ta suma doświadczeń, nauka pewnej empatii wobec siebie, nauka empatii wobec świata, nauka jakiejś pokory, chyba tak bym to nazwał, że jakby dostajesz coś od losu i jako dzieciak rzucasz się na to rzutem tygrysim po prostu, nie patrzysz, coś, to jest moje, teraz ja. A okazuje się, że to jest dopiero początek i tak naprawdę malutka kropelka w morzu tego, co się może wydarzyć. I z dzisiejszej perspektywy nawet wyjście na największą scenę staramy się traktować na zasadzie fajnie, że się udało. Ale tak sobie myślę, że trudno się uczyć pokory, kiedy się tak błyskawicznie osiąga sukces, jak wy przy okazji tego debiutu, bo to się rzeczywiście stało, no tak. No tak. To się stało na przestrzeni kilku miesięcy. Próbuję cofnąć się do własnej perspektywy, żeby jak najbardziej z bliskiego punktu widzenia to opowiedzieć. Wiesz, to w kwietniu wyszła piosenka, w 2007 wyszła piosenka Miasto Doznań, która nagle znalazła się po dwóch, trzech tygodniach na wszystkich listach przebojów. A myśmy pisali jakby ostatnią sesję egzaminacyjną na studiach i pamiętam, że w lipcu się broniłem, jakoś 17 lipca się obroniłem, 23 lipca przyjechałem do Warszawy podpisać kontrakt pierwszy, tydzień później. Niezły timing. Masz pomysł na życie? Kończysz studia. Nie mam. Mam. 1 sierpnia bodajże rozpoczęliśmy sesję do Terroromansu, która trwała do końca września, a w październiku pojechaliśmy z Hejem jako gość trasy na 15-lecie. Zobaczyło nas kilkanaście tysięcy ludzi i zaczęły się pojawiać propozycje koncertowe na następny rok. I pamiętam taką scenę, że to był chyba luty 2008 i przyszedł mi jakiś spory rachunek za telefon i ojciec do mnie zadzwonił i mówi, to jest ostatni raz, kiedy płacę za twój telefon. A ty, żebyś wiedział. Dobrze. Patrz, wiesz, jeden weekend koncertowy, drugi, mam na ten telefon. Mówię, okej. No i to trwało, to szaleńcze tempo, które jeszcze zostało dodatkowo wzmocnione przez festiwal w Jarocinie, bo 2008 rok to był kolejny mój jakby no wielki dar od losu i rodzaj wyróżnienia i myślę wielkiego wyzwania, bo objąłem stery artystyczne przy festiwalu w Jarocinie, który no nadal jest, ale był wówczas festiwalem starszym ode mnie i z ogromnym ładunkiem i festiwalem, który wracał po dekadzie niebytu. I to jeżdżenie koncertowe plus Jarocin, plus działania, nie wiem, promocyjne, granie prób, pisanie kolejnej płyty. Tak naprawdę skończyło się tym, że ja byłem w trasie no, od października 2007 do sierpnia 2009 praktycznie cały czas. Półtora roku nie wychodziliśmy z busa, nie schodziliśmy ze sceny. I to była taka, wiesz co, taki niewielki zderzacz hadronów, kurde, zadziałał chyba, po prostu wielka kosmiczna prędkość, która nas wypchnęła bezpośrednio w zasadzie po studiach, no bo
W lipcu studia skończyliśmy, w sierpniu zaczęliśmy nagrywać płytę, w październiku pojechaliśmy, półtora roku nas nie było w domu. Myślę, że miałem ciekawe życie. Znaczy, mam ciekawe życie, ale to było bardzo takie, z dzisiejszego punktu widzenia wzruszające i dające dużo wiary w siebie. Ale też coś takiego, co myślę, że wywraca życie do góry nogami. Oj tak, szczególnie jak patrzysz na rówieśników, którzy mają pierwsze poważne prace, robią pierwsze inwestycje, zakładają rodziny, pojawiają się dzieci w ich życiu, a ty siedzisz skulony z plecaczkiem, wiesz, w Fordzie Galaxy i jedziesz do Tarnowa zagrać koncert. Kto ma rację? Kto ma rację? Myślę, że wszyscy mamy rację. No jakby, no, na pewno nie poszliśmy najbardziej bezpieczną, najbardziej oczywistą drogą w życiu. Na pewno zdarzały się wypadki po drodze, ale każdemu się zdarzają. I wywróciło to nasz światopogląd o tyle, że koniec końców, jako chłopcy trochę z polskiej prowincji, my nie do końca w siebie wierzyliśmy, że to może kiedykolwiek nadejść. A nadeszło i z dzisiejszego punktu widzenia mogę wszystkim nastolatkom powiedzieć, żeby nie spuszczali jakby nogi z gazu i nie rezygnowali ze swoich marzeń. Czyli można. A jest coś takiego, co byś zrobił inaczej, gdybyś mógł dzisiaj powtórzyć te wasze losy? Oj, wiele rzeczy bym zrobił pewnie z większym rikszem, rozumem i rozsądkiem niż wtedy. Pewnie wiele rzeczy odbyłoby się mniej burzliwie. Pewnie z paroma osobami do dzisiaj byśmy rozmawiali. Pewnie nie zmarnowałbym tyle czasu, gdybym wiedział, jak szybko ten czas przemija. Ale z drugiej strony, gdybym nie zrobił tego wszystkiego, o czym mowa, to takie jest powiedzenie, że kto nie był za młodu radykałem, ten na starość nie będzie człowiekiem. Staram się sobie tłumaczyć te swoje wszystkie głupstwa właśnie tym zdaniem. I być człowiekiem. Przede wszystkim. Ale do starości to jeszcze trochę czasu ci zostało, więc wiesz. Z jednej strony tak, a z drugiej strony pamiętam pierwszą próbę, wiesz, w listopadzie 2004 tego zespołu jak dziś. To było 17 lat temu. Za 17 lat, no to już jest taki wiek, że mógłbym być prezesem PZPN-u może, nie wiem. No. Albo jakiejś spółki Skarbu Państwa. Albo. Daniel? To jest niesamowite, że ludzie cały czas przedstawiają was jako młody, zdolny zespół. Z tym zdolnym to oczywiście wiadomo, natomiast młody zespół, cały czas jesteście w tej kategorii i chyba tymi notorycznymi debiutantami sobie po prostu wywróżyliście przyszłość. A trochę tak, to jest takie nasze fatum, które wisi nad tym zespołem, że każda płyta jest trochę nowym otwarciem. Mhm. Nie było w sumie takiej samej płyty tego zespołu, w sensie tak samo brzmiącej, nie było płyty zrobionej w tym samym składzie tego zespołu, co zabawne. Ale czy mówią, że młodzi? No myślę, że wszyscy tęsknimy za swoją młodością i ci ludzie, którzy tak mówią, tak samo tęsknią za nią jak my. I dobrze. Wiesz, znam naprawdę metrykalnie zaawansowanych ludzi, którzy są bardzo młodzi i bardzo zblazowanych i starych wewnętrznie młodzieniaszków. Także to zupełnie nie o to chodzi. No tak, ale młodość i szaleństwo, czy trochę bardziej dojrzały wiek i doświadczenie? Jakbyś miał wybierać, to co byś chciał? W tej chwili już nie mam wyboru. Ale załóżmy, że masz taką okazję. To, że się zastanawiasz, jest podejrzane. Ale po tym szaleństwie, zastanawiam się, co... Tak, po tym szaleństwie. Ale po tym szaleństwie... Że przeżyłeś to. Tak. Ale mam je znowu wybrać i potem będę miał jeszcze raz dojrzałość? Teraz się targujesz. No dobra, młodość i szaleństwo. Bądźmy rock'n'rollowi. A jednak rock'n'rollowo. No dobra, ale ta wasza nowa płyta, mam wrażenie, że to jest taki album dojrzały. Nie album starych muzyków, tylko po prostu dojrzały. Że różni się od tych poprzednich krążków. No całe szczęście, że tak jest, no bo myślę, że w przeciwnym wypadku trochę byśmy udawali kogoś, kim nie jesteśmy i aspirowali do udawania, nie wiem, młodszych niż jesteśmy. Chciałbym, żeby każda płyta tego zespołu była zapiskiem dziejów pewnych. I tak jak Terror Romans powstał na domówkach i na imprezach studenckich, tak jak notoryczni debiutanci, mam wrażenie, że był trochę takim przewodnikiem dla ludzi,
którzy skończyli studia i nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem i zapadają na to notoryczne debiutanstwo, które nam się przydarzyło. Tak teraz mam wrażenie, że ta płyta może być trochę sposobem na radzenie z rozczarowaniami dorosłością, które się zawsze pojawiają, bo to jest znak rozpoznawczy jakby odpowiedzialności za siebie i za świat. A co więcej, w kontekście pandemicznym i w kontekście tego wszystkiego, co się na świecie stało w ostatnich miesiącach, być może jest pewnym, ja sobie ukułem takie okrągłe zdanko, którym się podzielę, że być może jest pewnym pomostem między starym a nowym światem. Może taka będzie płyta, rola tej płyty. Ona jest melancholijna, ona jest, może nawet nie melancholijna, ona jest refleksyjna, powiedziałbym, ale nadal wydaje mi się, że daje więcej nadziei i jakiegoś takiego ukojenia niż zanurza w tej melancholii i zanurza w tym smutku. No przynajmniej nie chciałbym, żeby tak było. A myślisz, że wasza muzyka cokolwiek na świecie zmieniła? I co? Myślę, że jakby w samym takim silniku działania muzyki, to była pierwsza muzyka, trochę schodzę na ziemię teraz, był taki okres, w którym byliśmy pierwszym zespołem z internetu trochę. Był Cool Kids of Death, było The Carys on Fire i nagle pojawiły się muchy, które zrobiły szał na MySpace'ie. MySpace to tłumaczymy, że był taki serwis kiedyś. Był taki serwis jak Facebook przed Facebookiem, a i chyba przed naszą klasą, albo równolegle z naszą klasą, z gronem. Jeszcze grono było. Tak, ale MySpace był w bardzo dużej mierze poświęcony muzyce tak, właśnie. Tak, tak, tak. Że każdy gdzieś tam sobie tę muzykę wstawiał. Dokładnie. I tam no i zespoły były pierwsze profile takie zespołowe i też pierwsze profile prywatne, takie no starszy brat Facebooka, krótko mówiąc. No i nagle zespół Muchy sobie na tym MySpace'ie bardzo dobrze poradził. Chyba do końca nie wiedzieliśmy, jak to czytać. Czy to jest jakby, to już tak zawsze będzie, czy to jest na chwilę, czy to tak już teraz będzie, czy teraz będziemy awatarem jakby na stronie internetowej, wiesz, w internecie 1.0, bo to się wszystko przecież myszką klikało i to ta strona się ładowała, belka od góry, profilówka, wiesz, coś tam. I w tym znaczeniu myślę, że zmienił, że jakby trochę, znaczy przypadło nam w udziale być częścią tej zmiany, bo myśmy sami nic z siebie nie zmienili. Trochę się poddaliśmy tym zjawiskom i byliśmy, nie wiem, dzieckiem pierwszego takiego hype'u internetowego. Myślę, że w tym znaczeniu ten zespół ma jakiś tam swój wkład w popkulturę, a jeżeli chodzi o emocje, no kurczę, tak jak gadaliśmy, ciągle dostaję praktycznie codziennie jakiś feedback od ludzi, że to działa, że to oni coś z tym przeżywają, albo nie wiem, jeżdżą samochodem, nagrywają, wiesz, jak słuchają, albo piszą bardzo ciepłe rzeczy na social mediach. No albo przychodzą na koncerty i tak jak ostatnio w Meskalinie nie chcą nas puścić ze sceny, gdzie graliśmy pierwszy raz w życiu 2,5 godziny. Koncert. Naprawdę. Myślę, że miskę wody wypociłem na tym koncercie. No ale jak widzisz, tylko w świetle takim las rąk, który ci miga, bo tak więcej ze sceny za bardzo nie widać, ale widzisz ten las rąk, który ci miga i te okrzyki ludzkie, to naprawdę nie chcesz nic w życiu, jakby chcesz tam zostać i być w tym. I zeszliśmy ze sceny i dopiero w garderobie zorientowaliśmy się, że byliśmy prawie 2,5 godziny na scenie, co jakby niespotykane wcześniej, więc to bym chciał zmieniać. Jakby chciałbym, żeby ludzie wychodzili szczęśliwsi ze spotkania z naszą muzyką. Czy ona się będzie odbywać przez słuchawki, czy z komputera, czy z telefonu, czy z koncertu. Chciałbym, żeby przynieśli do swoich domów lepszy ładunek emocjonalny niż ten, z którym przyszli. To mi wystarczy, od tego się wszystko zaczyna. Ale jeżeli ktoś nie zarejestrował, czy nie zdaje sobie z tego sprawy, ty piszesz teksty nie tylko dla siebie, ale też dla wielu innych polskich artystów i piosenki, których ludzie na co dzień słuchają i piosenki, które też stały się sporymi hitami, mają twoje teksty. Łatwiej ci jest pisać dla siebie czy dla innych? No zawsze się można schować za kimś elegancko i spróbować powiedzieć powiedzieć. Chciałoby się powiedzieć, ale to oczywiście pół żartem. Jest to wspaniała sprawa móc napisać dla kogoś piosenkę, bo to trochę, myślę, nigdy tego nie robiłem, ale myślę, że to trochę jak aktor wchodzi w rolę i staje się drugą postacią.
Tak samo, kiedy ja, wiesz, sobie wyobrażam, nie wiem, że mój tekst będzie śpiewać Krzysiek Zalewski, czy Rozali, czy Tomek Makowiecki, czy Janusz Panasewicz, czy Ewa Farna za chwilę. Zawsze staram się wejść jakby w postać tego artysty i wziąć pod uwagę jego obecny stan, ile ma płyt na koncie, co mówił wcześniej do ludzi, co teraz mówi do mnie na spotkaniu przed tym aktem napisania tego tekstu. I rzeczywiście można przemycić rzeczy, których samemu by się nie powiedziało, bo one nie przystają po prostu do pozycji, nie wiem, Wirażki, który ma tam prawie 40 lat i te parę płyt na koncie. Jakby no nie zaśpiewam, mogę zaśpiewać to podobne rzeczy jak Tomek Makowiecki, mogę zaśpiewać podobne teksty jak Krzysiek Zalewski, ale z całą pewnością nie zaśpiewam tego, co może zaśpiewać Janusz Panasewicz, czy może zaśpiewać Ewa Farna. I to jest wielki dar. Natomiast czy jest łatwiej? Nie wiem, czy jest łatwiej pisać dla kogoś. To jest tak samo skomplikowany proces, jeżeli chcemy do tego podejść nie na zasadzie odhaczenia, tylko zlania się z tą drugą postacią i wybrnięcia z tego jak najbardziej osobiście, to jest ogromna praca. Tak samo dotrzeć do drugiej osoby, jak trzeba dotrzeć do siebie. I zupełnie nie chcę sobie przypisywać jakiejś tam, nie wiem, wyjątkowości, niezwykłości. Uważam, że po prostu każdy się do czegoś tam w życiu urodził, tak? Nadaje. Każdy ma swoje zajęcie w życiu. Gdzieś podświadomie, naturalnie bardzo mnie w stronę tekstów od początku ciągnęło i wiesz, no, chociażby do dzisiaj pamiętam płytę Script for a Jester Steer Marillion, którą przeanalizowałem tekst po tekście. Pamiętam, że mieliśmy jakieś tam pierwszy odtwarzacz czy wideo i miałem kasetę z nagranymi teledyskami z MTV i tam było The Look, Roxette. Mm-hmm. No i miałem taki przelot, że miałem zeszyt, w którym sobie notowałem to, co Mari Fredriksson i Per Gessle tam śpiewają, zupełnie nie mając pojęcia, fonetycznie spisując. I pamiętam, że robiłem play stop, play pauza, to jest ta pauza. Matka mówi, co ty robisz? Zepsujesz magnetowid. Tyle pieniędzy. Taśma się wkręci. Dokładnie. Wiesz, no, nie wiem, dlaczego tak było. Jakby nie przypisuję temu jakichś wielkich znaczeń. Po prostu tak było. Ktoś się interesuje mechaniką, ktoś, nie wiem, dziewiarstwem, ktoś malarstwem, ktoś tekstami. No, tak jest świat skonstruowany. Mnie tak przypadło, że są to literki zamknięte w 3 minutach i staram się zgłębić ten temat no, całym swoim życiem. Myślę, że chciałbym bardzo, żeby to już do końca ze mną zostało. I pojąć tę wielką sztukę, o której Keith Richards mówi, że musisz opowiedzieć historię w 3 minuty. I teraz jak to zrobić? A są tacy, którym się udaje, jak widać. No, bardzo bym chciał być jednym z nich. Wspominałeś o tym koncercie, o tym waszym premierowym koncercie. Jak to jest znowu być na scenie i grać dla tych ludzi? Jest to fantastyczne, niepowtarzalne, podniecające, dowartościowujące, ekscytujące uczucie. Tym bardziej po tych kilkunastu miesiącach, tej bidzie i tej beznadziei i tego zgorzknienia pewnego, które chyba wszystkich nas dopadło w tej branży. Jakby wymiana, widzisz błyszczące oczy po drugiej stronie i możesz sobie na tej scenie postać, to tam naprawdę jest 250% mocy. I ogromna satysfakcja. I mówię, tak nas poniosło ostatnio, że dwa ostatnie koncerty tak naprawdę zagraliśmy powyżej 2 godzin. Coś, co się nigdy wcześniej nie działo w przypadku tego zespołu. Kurde, no mam nadzieję, że nie zejdziemy już z tej drogi do normalności i że to się będzie powoli formować i wróci do kształtu, który znamy. Bo widać, jak chociażby po Jarocinie, widać, jak bardzo ludzie tęsknili za tym, jak każdy to przeżywał. Ja wszedłem tam na backstage, mówię, ten jest, o Jezu, ci są, przeżyliśmy, żyjecie, tak, naprawdę. I wiesz, no, widziałem na koncercie Heja, jak ludzie płakali, kurczę, no. Wiesz, widziałem
chociażby w Dezerterze, który wiesz, trzech dojrzałych facetów, jakby nie mówić, dwie godziny spójnej, intensywnej, pełnej znaczeń, przewrotności i ściany dźwięku narracji. Mhm. Nie wierzę, że tę energię można sobie o tak wykrzesać. To są bardzo głębokie pokłady tęsknoty, które sprawiły, że i tu było pełne porozumienie. Nie? Warto, żeby tak zostało. Mówisz o tych ludziach, którzy się wzruszają na koncertach, czy waszych, czy mówisz o płaczących na Heju. A tobie zdarzyło się popłakać na koncercie? Popłakać... Ale nie mówię o odwołanym, bo takie historie też znamy. A wzruszyłem się wielokrotnie na koncertach. Ostatni, najświeższy, Nick Cave na Torwarze 4 lata temu. Misterium absolutne. Zostałem jak wryty i to był raczej taki delikatny szloch paraliżu, niż bo ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, jak można tak perfekcyjnie poprowadzić 3-godzinne show, absolutnie trzymając ludzi w szachu, w napięciu, tak pięknie do nich mówić, tak świadomie wypuszczać z siebie dźwięki, tak pięknie mieć zaaranżowaną tą przecież kilku, prawie nastą, no może nastą to nie, ale prawie 10-osobową orkiestrę, gdzie każdy dodawał do tej muzyki dokładnie to, co miał. Okej, czyli tak to się robi. Radiohead 2009 i potem na Openerze, chociaż ten 2009 lepiej pamiętam. Wiem, że to jest niemodne w tej chwili, ale Morrissey, który, i nie mówię o tym przerwanym koncercie w 2011, tylko o tym dwa lata wcześniej, w 2009. Też pierwszy mój koncert Morrisseya bardzo, bardzo, bardzo przeżyłem i jakby to też jest taki tekściarz, który napisał soundtrack do mojego życia i wielokrotnie odnajduje prawdy życiowe w jego linijkach. Portishead w Poznaniu 2011, na Malcie znakomity koncert. Nie wiedziałem, czy to płyta gra, czy to zespół gra w pewnym momencie. O Boziu. Był taki koncert też na Torwarze, The Doors of 21st Century, w 2004 roku bodajże. To był jeden z moich pierwszych takich dużych koncertów. I też oczywiście Namiastka, no bo śpiewał z nimi Ian Asbury z Decalt. A Namiastka koncertów Doorsów, ale no, udało mi się zobaczyć i Raya Manzarka, i Robiego Kriegera. Strasznie ten koncert przeżyłem. A na naszych koncertach? Na naszych koncertach się działo bardzo wiele wdzięcznych rzeczy. Mieliśmy przyjemność zagrać na przykład na weselu dwojga dziewcząt. No proszę. I to, wiesz, to było bardzo z jednej strony wzruszające, z drugiej strony przykre, że dziewczyny musiały jechać bodajże, nie wiem, czy do Holandii, czy do Szkocji, żeby się pobrać i zrobić imprezę tylko dla nas znajomych na zaproszenia, żeby czasami nikt się nie podobał. Przecież jesteśmy w tej knajpie. A na koniec jeszcze nie za bardzo można było jakby podzielić się tym wszystkim na fejsie ze względu na oczekiwany hejt, krótko mówiąc. I to były takie momenty, już może to zmieni zespół Muchy, grając na takich imprezach. Widziałem ich chłopaków całujących się pod naszą sceną, w ogóle tutaj w Warszawie, w Hard Rock Cafe, na galanterii, wiesz, dwóch kolesi wjeżdża w środek. I mówię, kurde, no. Jeśli na naszych koncertach ludzie czują się bezpiecznie i czują się uprawnieni do takich zachowań, to już mi wystarczy. Ale po tym, co teraz powiedziałeś, wiesz, że będziecie mieć zamówienia na granie na weselach. Także... Bardzo proszę. Wedding Tour 2021. Bardzo proszę, zrobimy taki podkład, wiesz, to Casio. Polska i świat. Terroromans i nie tylko. Bardzo proszę.